jakie ostatnio były w Skyway, także nie będziemy szczegółowo omawiać całego tutaj projektu. Tylko chcę powiedzieć, co tutaj najważniejszego się ostatnio wydarzyło. A więc tak, najważniejsze informacje są takie, że słowacka firma inwestycyjna podjęła decyzję o wejściu do projektu. Obecnie jest sporządzana umowa, czyli widzicie, Słowacja już jest za projektem Skyway. Kolejna informacja jest taka, że już były prowadzone również negocjacje z funduszem inwestycyjnym we Włoszech, czyli również jest szansa, że Włochy również będą zainteresowane Skywayem, ale tutaj jeszcze nie było żadnych takich poważnych rozstrzygnięć. Natomiast w Izraelu rozpoczęto już takie, no również są negocjacje prowadzone, ale wiadomo, że to wszystko jest tutaj na razie w toku. Fajnie by było, żeby minister transportu Izraela przyjechał do Białorusi, czyli tam, gdzie jest prototyp Skyway, gdzie najwięcej się, można powiedzieć, dzieje. Gdyby taka persona jak minister transportu Izraela przyjechał na Białoruś zobaczyć właśnie Skyway, to myślę, żeby to było naprawdę bardzo duże wydarzenie, ponieważ jest to jeden z czołowych światowych ekspertów, czyli widzimy, że w tej chwili do projektu Skyway już tutaj dołączają nie tylko osoby, jakieś prywatne firmy, ale również osoby z ramienia rządu. Także to jest bardzo dobra informacja. Tutaj kolejna nowość, już mówię jaka jest, taka, że namówiony został również, żeby przyjechać do Ekotechnoparku minister transportu Azerbejdżanu, czyli widzimy, że tutaj Azja generalnie jest tutaj już wstępnie zainteresowana. I tutaj co to znaczy po przeprowadzeniu ekofestiwalu? To znaczy niektórzy nie wiedzą, ale 1 lipca będzie właśnie organizowany ekofestiwal, czyli to będzie właśnie na Białorusi prezentacja kolejki Skyway. No i wiadomo, że tam również pojawią się tak zwane grube ryby, a wiadomo, im więcej jest inwestorów, im więcej osób interesuje się tym projektem, no to tym szybciej. My również otrzymamy pieniądze za nasze akcje, a jak widać, ten projekt naprawdę rośnie w siłę. Jak mówię, nie tylko prywatne osoby się tym projektem interesują, ale również interesują się osoby z ramienia rządów różnych państw, czyli to jest bardzo, bardzo dobra dla nas informacja, no bo wiadomo, nie ukrywajmy, ale jednak jeżeli są jakieś persony z ramienia rządu, to mogą dużo więcej niż prywatne firmy. Jeśli chodzi natomiast o inne kraje, to w Austrii dobiegły końca prace przygotowawcze dotyczące prezentacji projektu prezydentowi, tak? Czyli widzimy, że również Skyway od razu uderza wysoko, od razu uderza do czołowych przedstawicieli różnych państw. Jeśli chodzi o Austrię, to konkretnie, no, nie od dzisiaj wiadomo, że prezydent ten jest członkiem Ruchu Zielonych, czyli jest po prostu zainteresowany takimi rozwiązaniami proekologicznymi. Marzeniem tego prezydenta jest to, żeby z ulic Wiednia zostały usunięte wszystkie samochody benzynowe, tak? Czyli wiadomo, że na przykład te samochody, które są na gaz, to zostaną, ale chce takie oczywiście, no, on ma marzenie, ale wiadomo, że jako jest prezydentem, to może wprowadzać różne ustawy i ma bardzo dużą siłę sprawczą. Także gdyby się zainteresował Skywayem, mogłoby się to jego marzenie spełnić, ponieważ jak wiadomo, Skyway jest po prostu ekologiczny i tak naprawdę no, może to pomóc w tym, żeby te samochody rzeczywiście tam po jakimś czasie, oczywiście no nie wszystkie, tak, bo nie ukrywajmy, że to jest trochę nierealne, ale zniknęły. Następnie chcieliśmy powiedzieć właśnie o tym, że odbyła się tutaj już wizyta w Indonezji, czyli przedstawiciele firmy pojechali do Indonezji i za chwilkę będziemy właśnie na ten temat jeszcze mówić. Tutaj to za chwilkę o tym powiemy. Chciałam na razie przejść do tej Indonezji.
Skyway tam miało swoje stoiska na takiej wystawie, która się nazywała Asia Pacific Rail. I to wydarzenie jest tak naprawdę najważniejszym rynkiem regionalnym. Jest naprawdę jednym z najważniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o transport kolejowy na tamtym rynku. Były na tej wystawie prezentowane innowacje w dziedzinie systemów alarmowych, komunikacji i tego typu rozwiązania. I Skyway oczywiście również tam się prezentował. Taka wystawa, no po co tam się Skyway prezentował? Po to, żeby specjaliści mogli pomiędzy sobą nawiązać kontakty. No, nie ukrywajmy, że wiele takich eventów, jak na przykład wyjeździcie na jakieś eventy, to bardzo często już nie jedzie się nawet dla samego na przykład tematu szkolenia czy wystawy, tylko jedzie się też po to, żeby nawiązać kontakty. A na takich wydarzeniach oczywiście są jedne, no bardzo kluczowe rzeczywiście osoby, z którymi potem można realizować wspólne projekty. Można również omówić jakby dane problemy branży, tak? Tutaj mamy branżę transportową. I taka wystawa, która była zaprezentowana w Indonezji, obejmowała istniejący model fizyczny w skali 1 do 10 i dwa monitory. I tak naprawdę z tego, co dostaliśmy informacji od dyrektora do spraw rozwoju Skyway, ta wystawa była bardzo popularna, przyciągała uwagę zwiedzających, czyli mamy to samo, co było na międzynarodowych targach transportu w Berlinie, że tam rzeczywiście wystawa Skyway również się cieszyła dużym zainteresowaniem. Tutaj było tak naprawdę to samo. I zainteresowani tą technologią byli przedstawiciele wielu krajów. Czyli stało się to, co się miało stać, czyli to, co było w zamyśle po prostu właścicieli firmy Skyway, po co oni się tam wystawiali, po to, żeby przyciągnąć nowych inwestorów i jakby, że tak powiem, nie próżnowali, ponieważ przełożyli to zainteresowanie tych osób, które były na tej wystawie, już na konkretne ustalenia, ponieważ od razu, jak ktoś ich się zapytał o tą technologię, to od razu już zapraszali takich inwestorów po to, żeby pokazać im prototyp Skyway, który jest na Białorusi i zademonstrować im jeszcze więcej, tak? Czyli to mnie bardzo cieszy, że naprawdę no, właściciele firmy Skyway nie próżnują, po prostu każda okazja dla nich jest dobra, żeby nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Więc myślę, że jest to bardzo dobra informacja. I jeden z najważniejszych newsów, to jeszcze nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo jeszcze tak naprawdę o tym dopiero się dzisiaj dowiedziałam od Natalii, więc fajnie, że wyszliście na ten webinar. Jest taka informacja, że Skyway szykuje się tutaj do podpisania umowy z Koreą. O tym jeszcze tutaj nie będziemy za dużo mówić, ponieważ na razie dzisiaj to usłyszałam od Natalii. Chcę to jeszcze tutaj zweryfikować tą informację i potwierdzić, ale jest to jedna z nowszych informacji. Także jeżeli chodzi o kraje, które już realnie podpisały umowę ze Skywayem, to sobie powtórzmy, ponieważ nie wszyscy tutaj wiedzą. Mamy tak, mamy oczywiście w Białorusi jest ten prototyp, tak? Następnie mamy Australię, czyli to już wszyscy wiedzą, że tam na Australii się dużo dzieje. Kolejno mamy Indie, które przypominam, dały 250 milionów dolarów zaliczki Skyway, czyli to już nie są przelewki, bo tam już się posypała, że tak powiem, w cudzysłowie, no gruba kasa, tak? Czyli już nie było to takie pustosłowie, to wszystko po prostu zostało już rozpoczęte tam działania i rzeczywiście już posypała się ta pierwsza transza, czyli to oznacza, że rzeczywiście coś tam się dzieje. Następnie kolejny kraj, który już podpisał umowę ze Skyway, to już tak jak mówiłam na początku tego webinaru, jeszcze nie wszyscy tutaj się zdążyli zalogować, to Słowacja. Obecnie jest sporządzana umowa. Są prowadzone, tak jak mówiłam, negocjacje z krajami takimi jak tutaj Włochy, Izrael. Kolejno Austria, również są prowadzone rozmowy, a teraz widzieliście jeszcze Indonezja, również już przychylnie patrzy na projekt Skyway, dlatego tak naprawdę jestem przekonana, że Skyway może rozprzestrzenić się na cały świat.
I to już widać, że to się naprawdę dzieje. Jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że w Europie została już przydzielona ziemia pod budowę centrum certyfikacji. W tym roku rozpocznie się budowa tras. Czyli tak naprawdę no, to, co wcześniej myśleliśmy, że jest tylko czymś nierealnym, czymś na papierze, jak to się mówi, palcem po wodą pisane, po wodzie pisanym, przepraszam, to okazuje się, że to wszystko jest naprawdę prawda i że to się dzieje na naszych oczach. Też chciałam powiedzieć jeszcze coś o tych Indiach. Prace w Indiach są wykonywane w trybie codziennym, bardzo intensywnie, czyli już to wszystko się tam realnie dzieje. Dlatego, jeżeli są osoby, które wątpią tutaj w ten projekt, naprawdę nie ma co wątpić. Jak ja widzę, z jaką szybkością to się rozprzestrzenia, to naprawdę jestem w szoku, więc ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, nic tu się nie dzieje, czyli tyle czasu czekam na pieniądze z moich udziałów, ale taka nie jest prawda. Po prostu firma musi, żeby weszła na giełdę, ponieważ oczywiście najczęstsze pytanie od osób to jest takie, kiedy Skyway wejdzie na giełdę, kiedy dostaniemy pieniądze za nasze akcje. To najwcześniej oczywiście 2018 rok, ale to jest oczywiście data najwcześniejsza. Jednak patrząc po zasięgu działań Skyway, no jestem pewna, że wkrótce wszyscy będziemy zadowoleni, że w odpowiednim momencie zainwestowaliśmy w ten projekt. Tutaj Ryszard pisze, ale chyba nie z północną. Tego właśnie nie wiem. Wiem, że dzisiaj Natalia mi udzieliła takiej informacji. Mam nadzieję, że nie z północną. Nie no, żartuję sobie. Generalnie no, dowiemy się więcej szczegółów, jak będzie więcej informacji o tym. Na razie powtarzam tylko to, co mi dzisiaj powiedziała Natalia, czyli że po prostu została podpisana umowa z Koreą, ale chciałabym jeszcze tą informację zweryfikować, dlatego proszę na razie jej nie rozprzestrzeniać dalej. To jest tylko na razie informacja dla tych osób, które się tutaj dzisiaj zalogowały. Tak, wiem, że chodzi o Koreę Północną. Nie wiem, z którą Koreą, czy z południową, czy z północną. W każdym razie chciałabym, żeby Natalia mi więcej jeszcze na ten temat powiedziała. Jak coś będę wiedziała, no to oczywiście Wam informacje takie przekażę. Jeszcze tutaj taka ostatnia informacja, bo ten webinar miał być krótki. Najważniejsze jeszcze jest taka informacja, że Zjednoczone Emiraty Arabskie również jako kolejne już tutaj państwo szykują się do podpisania umowy Skyway. Do 16 kwietnia zobowiązali się przywieźć gotowe kontrakty do podpisania. No jeszcze jesteśmy przed 16 kwietnia, więc nie wiemy, jak ta sprawa się sfinalizuje. Mam nadzieję, że pozytywnie. Także tak to wygląda. No i obecnie cały czas oczywiście trwają przygotowania do Ekotechnoparku, czyli ekofestiwalu, który tam będzie, ponieważ 1 lipca jest prezentacja Skyway'a, no i wiadomo, że są zaproszone no, osoby, potencjalni inwestorzy, również my jesteśmy zaproszeni. I jeszcze wcześniej, ponieważ tak naprawdę w ten weekend odbędą się dwudniowe międzynarodowe spotkanie Skyway'a w Paryżu. Można nabyć taki bilet we własnym back office Skyway Capital. Bilety $55. Rozkład takiego spotkania każdy ma u siebie w biurze. Mamy, przypominam, stronkę teraz polską, dlatego naprawdę nie ma żadnych problemów, żeby tam się teraz po tej stronie poruszać. Tak naprawdę to tyle. No, to są takie najważniejsze informacje. Jeśli ktoś tutaj odczuł się trochę zagubiony, to mamy też o 21:00 teraz będzie prowadził też webinary Robert, ale to będzie taka prezentacja ogólna. Ja natomiast mogę robić takie webinary właśnie na temat nowości, tak? Czyli najważniejsze informacje zebrane razem, przedstawione Wam w takiej pigułce. Teraz pytanie, czy mamy jeszcze jakieś pytania odnośnie ogólnie Skyway'a? Jeżeli macie, to napiszcie. Dobrze by było, jakby ktoś, kto będzie w Paryżu, zrobił webinar o tym, o czym mówili. No mam nadzieję, że dostaniemy informacje z pierwszej ręki. Też bym chciała wiedzieć, co tam się w Paryżu właśnie będzie działo, no bo wiadomo, chcemy być na bieżąco. Także myślę, że będziemy się dzielić tymi informacjami. Dobra, to czekam, czy jeszcze mamy jakieś pytanie. Jak nie, to kończymy.
Aha, Natalia mi jeszcze kazała przekazać, że w Skyway'u nie można robić płatności na przykład kartą kogoś z rodziny, jeżeli na przykład robimy płatność na naszym koncie, na przykład ja się nazywam Justyna Dubel, gdybym chciała zrobić płatność kartą na przykład swojej mamy, to system może nam taką płatność odrzucić, tak? To chciałam Wam przekazać, bo ponoć takie są w tej chwili możliwości. Takie w tej chwili są no, obostrzenia. Czy wiadomo, do kiedy będzie trwał 9. etap projektu? O kurczę, Tomek, to teraz tutaj, że tak powiem, nie zaszczeliłeś. Wiem, do kiedy trwał 8. etap projektu, ale 9. nie wiem. Ale myślę, że niedługo się dowiemy, tak? Bo jak wiadomo, mamy 15 etapów rozwoju Skyway. No, w tej chwili jesteśmy na 9. Nie wiem, czy wiadomo, tak, to wiadomo. No tak, to oczywiście wiadomo. No nie wiem, niestety, no, jak myślę, że jak będę coś wiedzieć, to będę informować. Dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Czekam jeszcze minutkę. Jak nie mamy pytań, to kończymy. O, mamy teraz. Czy wiadomo, gdzie w Europie planowane jest centrum certyfikacji? No wiesz, co tego nie wiem. Ja sobie może postaram Wasze pytania zapisać. Może się czegoś dowiem. I najwyżej, jak się czegoś dowiem, to będę informować na kolejnych webinarach. Ewentualnie można też napisać do Natalii. To jest jedna z najlepiej poinformowanych osób, która ma kontakt ścisły z dyrektorstwem, to jest jej Skype. Czyli zapiszę sobie Wasze pytania. Czy wiadomo, gdzie w Europie planowane jest centrum certyfikacji i do kiedy będzie trwał 9. etap projektu i czy Korea Północna, czy Korea Południowa? Czyli takie, czy mieliśmy już pytania? Dobra, czy jeszcze mamy pytania? Jak nie mamy pytań, to kończymy. To dzięki bardzo wszystkim za udział. Jeżeli macie ochotę, to będzie prezentacja ogólna o 21:00, ale to już nie ja prowadzę, tylko Robert. Tam o nowościach raczej nie będzie, tylko będzie ogólne przedstawienie projektu. Dzięki bardzo i miłego wieczorku.